Welcome to the Illumination series. Witajcie w serii Iluminacji. Jest to szał 10, a my jesteśmy gotowi tutaj raz jeszcze po przerwie. Jeff się przygotowuje na Adamusa, a my również. A więc z tym, co najważniejsze, czas wziąć ten świadomy oddech. A więc zacznijmy pewnymi świadomymi oddechami, wdychając w siebie, bo to tak ważny krok. Po prostu weź ten dobry, głęboki oddech życia. Pozwól sobie czuć się wygodnie, gdziekolwiek jesteś, czy leżysz, czy siedzisz. Czuj się wygodnie. Weź dobry, głęboki oddech. Po prostu niech dystrakcje odejdą z oddechem, a ty oddychaj i czuj siebie. Weź ten dobry, głęboki oddech i oddychaj naprawdę obecnością. Oddychaj, zapraszając Adamusa. On tu jest. O tak, jest tak obecny. Oddychaj, otwierając się na najwyższe potencjały. To tak ważna rzecz. Zobowiązanie do pozwalania, jakie czynimy z każdym oddechem, jeśli tak wybieramy. Oddychaj dalej i płyń, pozwalając energiom, powietrzu. Jest to oddech życia. Oddychaj i czuj. Oddychaj dalej, gdy rozpoczynamy. Oddychaj dla siebie. That I lead with a heart, that I love with the feet that I walk on. You're the words that I'm singing, the voice keeps bringing togetherness so strong. The high note in my laughter and the warmth that comes right after, the peace in my breathing. My green thumb and my sweet tooth, you're my drive and my rear view, you're the voice. Reason. And I am here 'cause you were here, and that is clear to me. And every time I think of you, it's the sweetest memories. I am here 'cause you were here, always guiding me, the light that shines in me. Plant seeds for another day. You're all of those things and more. You help me have the strength to explore. My first reason to travel, choose love in a battle, to know there's so much more in store. And I am here 'cause you were here, and that is clear to me. And every time I think of you, it's the sweetest memories. I am here 'cause you were here, always guiding me, the light that shines in me. Meet you at the light.
bright. You're shining bright. I'll meet you at the light. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I am that I am. Jestem, który jestem. Adamus of sovereign domain. Adamus suwerennej domeny. Oh dear Shambra, here we are. Och, drodzy Shambra, oto jesteśmy. Here we are. Oto jesteśmy. In the midst of the w samym środku czasu maszyn. Crazy times, fun w szalonych czasach, zabawnych czasach. It's times that you're gathering. To czasy, w których zbieracie całą masę historii, które będziecie mogli później opowiadać w klubie Wzniesionych Mistrzów. Wczuwam się we wszystkie energie Shambry, którzy tu są, którzy się podłączają, którzy będą to później oglądać. To niesamowite, naprawdę niesamowite. Sprawia, że ja dzisiaj mam dreszcze, zanim w ogóle zaczęliśmy, jak daleko będziemy w stanie się z tym posunąć. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym zadedykować ten shout wszystkim pracownikom wymiarowym. Wszystkim pracownikom wymiarowym. To była niesamowita praca, trudna praca dla tych z was, którzy się z tym utożsamiają i nie wszyscy, bo wielu z was było naprawdę skupionych tutaj, ktoś musiał pilnować sklepu, podczas gdy inni wykonywali swoją pracę tam, ale dla tych pracowników wymiarowych, którzy poświęcili sami siebie, by stworzyć tę rzecz zwaną niebieskim krzyżem, apokalipsę, otwarcie, często poświęcając swoje ludzkie ja, które było jakby pozostawione samo sobie, bez wielu zasobów, bez towarzystwa, czy bez dużej ilości miłości. Ta ludzka jaźń często była naprawdę pozbawiona obfitości, radości i seksu i tym podobnych rzeczy. Ponieważ tak duża część ciebie, was, była w tych innych wymiarach, wykonując pracę i to już się skończyło. Ukończyło się półtora roku temu jakoś, teraz jest skończone. I tak wielu z was powróciło tutaj, jakby oczekując powitania bohatera. Jęki i stęki na publiczności. Nie otrzymaliście zbyt wielu podziękowań, uznania, poza może moimi i od około 13 tysięcy Wzniesionych Mistrzów. Ale nie zyskaliście zbyt dużo uznania od ludzi wokół was, czy bliskich wam, współpracowników, przyjaciół. Oni nie mieli pojęcia, co robicie w tych innych wymiarach. I dla tych, którzy oczywiście byli pracownikami wymiarowymi, ale też ci, którzy byli skupieni tutaj, by wszystko działało w szkołatnym kręgu i w innych częściach życia. Ale naprawdę chcę zadedykować ten shout pracownikom wymiarowym. Wiem, że mieliście trudny czas, by się dostroić. Wiem, że wielu z was zastanawia się, dlaczego w ogóle powróciliście. Mogliście po prostu przejść przez ten portal, który pomogliście stworzyć i udać się na drugą stronę. Mogliście tylko, tam jest Sart, Edith i John Kuderka i wielu innych, którzy by was bawili i oklaskiwali, ale wróciliście tutaj, często się zastanawiając na ten temat, ale często myśląc, po co w ogóle powróciliście, a myślę, że wiecie, wasza intuicja wie, że wróciliście teraz, by być tutaj, by świecić tym światłem w tym czasie maszyn. Nawet jako, że jest to szalony, szalony świat, nawet choć nie dostaliście tych wielkich powitań dla bohatera, to wróciliście tutaj w pewnym sensie, by kontynuować swoją służbę, kontynuować swoje doświadczenia, a więc weźmy głęboki oddech, uznając wszystkich pracowników wymiarowych, którzy zrobili tak wiele, poświęcając swoje ludzkie ja. Nie chodziło tylko o tańczenie gdzieś tam na górze, otwierając portal i zbierając jakieś świetliste wzory tu i tam i dekorując ten portal kwiatami, obrazami i innymi rzeczami, bo były pewne siły
działające przeciw wam. Istniały prawdziwe siły, siły tak jak grawitacja oczywiście, rzeczy tego typu, ale też były inne istoty, ich siły, które nie chciały, bo to się wydarzyło, czy bały się tego, że się wydarzy. Miały swoje agendy, plany. W pewnym sensie bardzo byli zorganizowani i nie chcieli, aby to się wydarzyło na Ziemi, na tej planecie. Albo chcieliby się wydarzyło w późniejszym terminie. Wiecie, poczekajmy chwilę, przemyślmy to. Oni robili, co mogli, by na was naciskać. I nie myślcie w kategoriach ludzkich tutaj, jak jakiejś broni czy bomb i wysadzania się nawzajem, ale wiecie, jak to jest dla tych z was, którzy wykonywali tę pracę. Była tam siła napierająca przeciw wam, a wy nie mogliście jej odepchnąć. Nie mogliście jej odepchnąć, ponieważ w chwili, gdy to robiliście, odpychając te siły, oto mieliście wielki konflikt. W chwili, gdy odpychasz te siły, to dajesz im wiarygodność i moc. I one to jedzą. Te siły, o których mówię, o których będziemy mówić więcej dzisiaj, ich energia, ich pożywienie, ich utrzymanie to rzeczy jak ludzkie emocje i strach, walka i władza. A więc w chwili, gdy naciskasz przeciw temu, to tylko to wzmacniasz. Dajesz im więcej mocy, więcej głosu, więcej autorytetu. A więc jak to macie zrobić? Jak wy, jako pracownicy wymiarowi, to zrobiliście, radząc sobie z tym wszystkim przeciw wam i nie mogąc odpychać tego? To jest trudne. Mogliście to czuć, tak? Nawet choć jako pracownicy wymiarowi byliście niefizyczni tam, to wciąż również byliście połączeni ze swoim ludzkim ja, a ten człowiek to mógł czuć w swoim ciele, umyśle, często zalewany tą dezorientacją i wątpliwościami. Człowiek właściwie wziął na siebie duży ciężar tego wszystkiego. Nawet chociaż ty, jako pracownik wymiarowy, byłeś tam, wykonując swoje rzeczy, człowiek wziął na siebie wiele tej konfuzji, zamieszania, wiele zwątpienia, wiele z tego, co zamierzam nazwać ciemnością, czy tą siłą przeciwną. Widzicie, ponieważ jako pracownik wymiarowy nie jesteś w ciele fizycznym, gdy to robisz, nie odczuwasz tego w ten sam sposób, czuwasz to inaczej tam, ale człowiek wziął na siebie wiele z tego. I faktem jest, że jesteśmy tutaj dzisiaj, w apokalipsie, głęboko w apokalipsie, i choć świat zewnętrzny może wydawać się szalonym miejscem i będzie jeszcze jakiś czas tak, to w niebiosach czy w sferach, wymiarach innych, w których pracowaliście, rzeczy się zmieniły. Rzeczy się zmieniły do tego stopnia, że w tym momencie nie ma już odwrotu, nie ma już więcej bitew w tych wymiarach. Właściwie pewne interesujące rzeczy się dzieją, powiemy o tym dzisiaj, ale na wiele sposobów te wymiary się rozpadają. Rozpadają się. I choć czasami może się zdawać, że jest to bardzo chaotyczne tam, gdy to czujecie w swoich snach, jest tam bardzo chaotycznie, dezorientowanie, niezorganizowanie, bez poczucia kierunku, przywództwa, wszystko się rozpada. Jest ku temu powód, powód, dla którego wykonywaliście tę pracę w ogóle wymiarową. A więc weźmy, poświęćmy tę piękną chwilę razem z Szambrą na całym świecie i uznajmy pracowników wymiarowych za wszystko, co zrobili i to głębokie poświęcenie, które ich ludzkie ja przeszło. Nieznani bohaterowie, ci, którzy zostali zobowiązani, oddani temu. Wiecie, to interesujące, można o tym niemal książkę napisać, o tych pracownikach wymiarowych, że bardzo niewielu straciliśmy z nich, bardzo niewielu, jako że ludzie umarli na tej planecie, bardzo niewielu straciliśmy, niewielu podniosło rękę, mówiąc, kończę z tą pracą, to za dużo. Wiecie, jednym jest stworzyć ten portal światła, byśmy mogli wnieść więcej boskich energii, ale co jeszcze trzeba znieść tutaj, tę siłę działającą przeciw tobie? I co mogliście zrobić? Co mogliście zrobić? Jako pracownik wymiarowy nie mogłeś walczyć z tym, nie mogłeś się przeciwstawiać i też wiele treningu musiałeś przejść, zanim weszłeś w to życie. Wiele treningu,
bo by dojść do punktu wykonywania tej pracy wymiarowej, to nie możesz wyciągać miecza. Prawdę mówiąc, musisz odłożyć ten miecz na zawsze. Nie możesz przeklinać tam, złorzeczyć. Nie możesz walczyć z nimi, ponieważ w chwili, gdy to robisz, to tworzysz dla nich jeszcze większą rzeczywistość. Więc co mogłeś robić? Ja istnieję. Jestem, który jestem. I tyle. Ja istnieję. I nie tylko, by te słowa wyrzec, ale by poczuć je w każdej części swojej istoty. Ja istnieję. Jestem, który jestem. I nie jako myśl mentalną, ale uczucie. Musiałeś być w stanie wywołać w sobie to uczucie, to wiedzenie. Wiesz, jednym jest tylko powiedzieć to w swojej głowie. Często, gdy się tak dzieje, jak w afirmacji, naprawdę w to nie wierzysz wtedy, ale musiałeś jednak sięgnąć w głąb siebie, że ja istnieję. To najpiękniejsze stwierdzenie, jakie może w ogóle istnieć. Istnieję. Zawsze istniałem i zawsze będę istniał. Nie mam początku, nie mam końca, nie stworzył mnie nikt ani nic. Ja istnieję. Istnieję, ponieważ słyszę mój głos, mogę oddychać swym oddechem i śpiewać moją pieśń, moje piosenki, mogę nazywać siebie dowolnym imieniem, jakie wybiorę, bo istnieję. Mogę czuć siebie jako człowieka w ciele, mogę czuć ból, radość, mogę się śmiać i płakać. Istnieję poza ludzkim ciałem również. Czuję swoje światło, świadomość. Posiadam swoją energię, istnieję. To właśnie robiliście jako pracownicy wymiarowi. To było twoje narzędzie. Ja istnieję. Były chwile, gdy w ciągu ciała, nawet w pracy wymiarowej, być może czuliście, że przestajecie istnieć. Jest to przerażające uczucie, to, że przestajesz istnieć. Były chwile, kiedy niektórzy z was byli tak zepchnięci na samą krawędź, że nie wiedzieliście, czy możecie dalej kontynuować swoje istnienie. Ale zawsze będziesz istnieć. Nie możesz nie istnieć. Możesz grać w grę, że się gubisz, grę, że nawet zapadasz się w nicość. Ale nawet w tej nicości wciąż czujesz siebie. Możesz siebie usłyszeć. Nawet w tej absolutnej nicości wyczuwasz coś i to jesteś ty. I sobie wtedy zdajesz sprawę, tak, ja istnieję i zawsze będę. To największe narzędzie, jakie każdy z was ma na tej planecie, w tym niesamowitym, szalonym czasie. Nie będziecie z tym walczyć. Nie będziecie nawet walczyć ze sobą. Nie będziesz walczył z siłami zła. Cała ta koncepcja tego, co nazywamy wojownikami światła, jest nonsensem. Nie ma o co walczyć. Nie ma z czym walczyć. I jeśli to robisz, to tworzysz tylko rzeczywistość, która jest naprawdę nieprawdziwa. To, co masz, w tych najtrudniejszych chwilach, gdy myślisz, że może nadejść nawet śmierć z powodu choroby, wypadku, czy starości, czy czegoś innego, to, co masz, to ja istnieję. Jestem tym, czym jestem. To znaczy, jestem wszystkim, kim jestem. Jestem wszystkim, czym wybieram być, co sobie wyobrażam, by być, czym kiedykolwiek byłem i wszystkim, czym kiedykolwiek będę i jestem, który jestem. To jest suwerenność. Nie będzie zależnym od nikogo innego ani żadnej innej rzeczy. Ja jestem, który jestem. Czuj to przez chwilę. Istnieję. Mogę czuć, mogę doznawać. Nie potrzebuję ciała fizycznego, by to robić, ale to jest dość fajne doświadczenie. Ja istnieję. Przez cały czas. I nawet bez czasu. W całej przestrzeni i bez przestrzeni ja istnieję. Jestem, który jestem. Jestem wszystkimi doświadczeniami, historiami,
wszystkimi wyobraźniami, rzeczami, które były potencjałami, które wybrałem, a nawet potencjałami, których nie wybrałem, by zamanifestować. I tak jestem, który jestem. I tyle. Kiedy jesteś w wielkim zwątpieniu i bólu, gdy leżysz na podłodze, myśląc, że nic już nie zostało, kiedy jest środek nocy, a ty chcesz uciec sam od siebie, od wszystkiego, nie chcesz nawet mieć żadnej już myśli w swoim mózgu, nie chcesz mieć kolejnych doświadczeń, nawet kolejnego dnia przeżyć, przestań spróbować to rozgryźć, zrozumieć, jakiś sens znaleźć, bo nie możesz, tylko bierzesz głęboki oddech i wczuwasz się w to. Ja istnieję. Mogę leżeć na podłodze nawet, w kałuży własnych łez. Mogę nawet całkowicie się poddać, nie wiedząc, dokąd iść dalej, co robić dalej. I wtedy bierzesz głęboki oddech i mówisz sobie, ja istnieję, cóż, czy to mi się podoba, czy nie, istnieję. A potem obserwuj, co się stanie. Bo dotarłeś oto do sedna siebie, do rdzenia, do najgłębszych poziomów swojej duszy, swojego jam jest. Uznając swoje własne istnienie. A gdy to czujesz, ja istnieję i jestem, kim jestem, to również bierzesz odpowiedzialność za wszystkie swoje kreacje i zdajesz sobie sprawę, że nikt inny tego nie robi tobie. Nikt tego ci inny nie narzuca, nie jesteś ofiarą niczego, ty jesteś Bogiem także. Ja istnieję, jestem, który jestem. Poczujmy to wszyscy przez chwilę. Nadchodzące czasy będą, zależy jak na to spojrzeć, humorystyczne lub trudne, lub z trudem humorystyczne czasem, ale będą tam wyzwania, ponieważ wszystko się zmienia i przemienia. I jest to dobre. Właśnie dlatego tu jesteś, jesteśmy, dlatego sobie to wyobrażałeś. To droga, na którą planeta idzie, nie ma już odwrotu z niej. Ja istnieję i jestem, który jestem. Porzuć wszystkie inne rzeczy w swoim mózgu. Odpuść wszystko, czego się nauczyłeś nawet, czy to tutaj, w Crimson Circle, czy gdziekolwiek indziej. Po prostu ja istnieję i jestem, kim jestem. To wszystko. Wtedy się oczyszczasz, opróżniasz, pozbywasz się wszystkich śmieci, hałasu, całej reszty. Ja istnieję. I wtedy nagle, w tej ciemności, w tej przestrzeni, w której nawet już nie wiesz, jak masz dalej kontynuować, nagle coś poczujesz. I co poczujesz? To prawdziwego siebie. Nie to siebie ja z opowieści, jakiejś historyjki, nie nawet duchowe ja. Poczujesz prawdziwego siebie. Ja istnieję. Jestem, który jestem. To właśnie robili pracownicy wymiarowi i teraz są w tym tak biegli, ale niektórzy z nich zapomnieli, gdy tu wrócili. Ale powróćcie do tego. Możesz poradzić sobie z czymkolwiek w życiu, ze wszystkim. Pamiętaj, że to nie jest coś, co masz narzucać innym. To nie jest narzędzie mocy czy władzy, ale uznanie. Ja istnieję. Cóż za cud? Co za cud? Jestem, który jestem. Weźmy z tym głęboki, głęboki oddech. I raz jeszcze uznanie, podziękowania dla wszystkich pracowników wymiarowych. Dobra robota. Bardzo dobrze wykonana robota. Dziękuję. To było takie klaskanie w klubie golfowym w tym stylu, w sensie naprawdę. Wyślijmy nasze uznanie wszystkim pracownikom wymiarowym, czy to są tutaj, czy oglądają. Miejmy wielkie uznanie dla nich tutaj, dla pracowników. Dobrze, dziękuję.
Zasługujecie na to, zasługujecie. Niełatwo jest tu wrócić po wykonaniu tego wszystkiego, a do tego jeszcze z powodu ogromu tego, co robiliście, z powodu tego, co naprawdę byliście świadomi tam, to przyjście tutaj wydaje się, że wszystko jest takie małe, nieistotne, trywialne, irytujący ludzie, krótkowzroczni ludzie. I wszystko. Jedyną prawdziwą ulgę jest udanie się do natury. W sensie, w naturze nie ma żadnych gier. Natura to natura. Nie ma tam wielu gier. Ale wracasz tutaj i myślisz sobie, co to kurwa, co za gry? Co jest nie tak z tą ludzkością? A więc ty możesz przeklinać? Nie, nie przeklinam, tylko tak powiedziałem ku. Opuściłem tam to wa. Rozumiesz? Mówisz sobie, to niemal nie do zniesienia wtedy. Co oni, w jakie gry grają? I potem włączasz wiadomości i ojej, to boli. Ale cóż, jesteście tutaj, wybraliście tu być. A więc z tym shoutem, teraz gdy zrobiliśmy nasze uznanie już, zacznę od końca, a potem wrócimy do tego i dowiemy się, jak tam dotarliśmy. Chcę, byście się naprawdę w to wczuli dla siebie, w te parę słów. Dlatego tak jest. Dlatego tak jest. To będzie taka nowa metoda działania dla was. Dlatego tak jest. Wyobrażam sobie, a więc tak jest. Wchodzę w nowe poziomy świadomości, a zatem tak jest. Zezwalam na moją boskość i dlatego tak jest. Pozwalam na moje wiedzenie i dlatego tak jest. Jestem tutaj dla mojego przeznaczenia duszy, a zatem tak jest. Tak często macie te pomysły, inspiracje, uczucie czegoś, a potem wchodzi zwątpienie, tak często naprawdę wiesz, łączysz się z tym dokładnie, dlaczego tu jesteś. I to nie są tylko słowa, jest to głębokie uczucie, niesamowite poczucie wiedzy, wiedzenia. A potem wchodzi zwątpienie. I może nie powinienem myśleć w ten sposób, mówisz, może nie powinienem myśleć, że ocaliłem cały kosmos dzięki pracy wymiarowej, jaką wykonałem. Ale nie, nie, nie. To są stare ludzkie wątpliwości i ty sam blokujesz siebie, jakby sam sobie podkładasz nogę i potem wchodzisz w to umysłowe gówno. A to jest tak proste teraz, że mówisz, a więc tak jest, dlatego tak jest, wybieram tu być, w świadomości, otwierając się na moją boskość, w tym niesamowitym czasie, a zatem tak jest. Tak często macie uczucie, wiedzę, wiedzenie, pragnienie. Pragnienie, by wyjść poza grawitację, wyjść poza masową świadomość. A wtedy uderzasz w ścianę przez cały czas. Coś cię ściąga z powrotem. Niemal jakbyś sam siebie testował czasami. Wiesz, że jeśli uderzysz w ścianę i zamiast sprawić, że się ona zniknęła, to się cofasz, odbija cię. A teraz jest tak proste, że mówisz, a więc tak jest. Więc ja jestem tutaj w tym niesamowitym czasie, robiąc dokładnie to, do czego się zobowiązałem, że zrobię tysiące lat temu, czy tak daleko, czy tak dawno jak na Atlantydzie. A więc tak jest. To coś w rodzaju wyjścia z własnych ograniczeń, własnego kryształowego więzienia. Wybieram być tutaj w radości i obfitości i w równowadze, a zatem tak jest. I to jest to, co robi mistrz. I tak jest. Żadnego ale, żadnego oglądania się za siebie, czy wątpienia w siebie, czy torturowania siebie, a zatem tak jest. Wyobrażam sobie, marzę, a zatem tak jest. Wybieram, a więc tak jest. To naprawdę tak proste. I tu nie chodzi o nikogo innego, nie chodzi o wybieranie tego dla planety czy rodziny, chodzi o wybranie dla siebie, a więc tak jest. Ja wybieram miłość, a zatem ona jest. Nie zastanawiam się, skąd ma przyjść, kto to będzie, czy skończy się rozwodem, czy coś w tym rodzaju. Mistrz bierze głęboki oddech
i pozwala temu być, a zatem to jest. I to jest tutaj wtedy, w pewnym sensie jak magia, ale wcale nie jest magią, to naturalny sposób działania świadomości i energii. Poczuj to przez chwilę w swoim życiu. Każdy z was miał coś ostatnio, co się pojawiło, że uderzyłeś w ścianę, można powiedzieć, czy wpadłeś w dezorientację, czy cholernie tak starałeś się postępować właściwie i to po prostu nie działa, jak się zdaje. Weź głęboki oddech i na chwilę poczuj to. A zatem tak jest. Idziesz dalej, nie zatrzymujesz się już, nie wątpisz w to. I tak jest. To jest droga i to jest droga mistrza właściwie. A więc tak jest. To jest droga. To teraz jest sprowadzaniem siebie do poczucia odpowiedzialności, do własnego światła na tej planecie. Już dość było cierpienia, dość wątpienia, dość samobiczowania, samonegacji. Po prostu nie toleruj tego dłużej. Znaczy, od samego siebie, nie toleruj tego, a zatem tak jest. Wybieram dostatek, a zatem jest. Obserwuj, co się dzieje. To proste, proste stwierdzenie, a zatem tak jest. A potem idziesz przez życie, robisz to, co chcesz i dlatego tak jest. Wiedząc, że to się zamanifestuje. Może nie znasz każdego szczegółu tego, jak to się stanie, ale stanie się, bo dlatego tak jest. Ja wybieram moją równowagę. Równowaga jest tak ważna teraz. Przy okazji mówiąc, równowaga nie jest powstrzymywaniem się, ograniczaniem czy restrykcjami jakimiś, ale równowaga jest teraz bardzo ważna, bo raz jeszcze są siły, są rzeczy, które się dzieją, które cię mogą wytrącić z równowagi. Ja wybieram moją równowagę. Ona już tu jest, a zatem tak jest. Bum, nagle to się manifestuje. Wczuj się w to przez chwilę. A zatem tak jest. Niektórzy z was mówią, i dlatego tak jest, a może nie. Złapałem to, przyłapałem was. Jest to stare programowanie, dużo starego programowania. I dlatego tak jest. I czy to zadziała, mówisz? Albo może dla innych tak jest, ale nie dla mnie. Albo dlatego tak jest, ale nie przez długi czas. Nie. To jest czyste i proste. Jesteś mistrzem. Poczuj to bez kwestionowania. I dlatego tak jest. Wybieram resztę mojego życia, by być w radości. A zatem tak jest. A teraz drobny druczek. Zawsze tak, jest jakiś drobny druczek. A drobny druk jest taki, że rzeczy się wydarzą wtedy, a ludzie w twoim życiu, którzy nie należą do twojego życia, już nie będą w twoim życiu. A ty sobie zdasz sprawę z tego, jak bardzo właściwie jakby ich wykorzystywałeś. Ludzie, sytuacje, które były w twoim życiu, zmienią się. Raz jeszcze klasyczna rzecz. Jesteś gotowy na prawdziwy dostatek, gotowa na prawdziwą pasję w życiu, wybierasz to. Następnego dnia idziesz do biura i jesteś zwolniona. I mówisz, co do cholery, co zrobiłem źle? Przecież miałem dostać podwyżkę. Nie, nie miałeś. Miałeś się stamtąd wynieść, do cholery. I potem mówisz, w takim razie wybieram teraz być bez pracy, wybieram obfitość i dlatego tak jest. Obserwuj, jak się to manifestuje, nie od pieprzonego wszechświata, wszechświat ma cię właściwie gdzieś, ale od siebie samego, z twojego własnego jam jest, od twojej twórczej istoty. Wczuj się w to przez chwilę, a zatem to jest. To wyzwalające. Cholernie wyzwalające. I jeśli pojawi się ten głos z wątpienia, czy nie wiem, jacyś obcy się pojawią, mówią ci, że jesteś pełen gówno, przypomnij im, że oni są zieloni, a ty już nie. Z jakiegoś powodu. Wyjaśnię to później. Są zieloni z zazdrości. To jest cała sprawa z zielenia. O to właśnie chodzi. Jeśli pojawi się ten głos wątpienia, czy cokolwiek innego, po prostu przejdź obok tego. Pierdol się. Nie mówiłem do ciebie, mówiłem,
Cóż. Trzeba mówić do tego głosu zwątpienia w ten sposób. Nie, że o, głosie zwątpienia, proszę, daj mi, zamknij się. I dlatego tak jest. Jam jest obfitością i dlatego tak jest. Cały ten szum w głowie, który się dzieje, ten hałas, to wszystko. Czy to chcesz zmiany, czy nie, to zmiana następuje, więc równie dobrze możesz się pogodzić z tym i jechać dalej. Wiesz, niektórzy z was czują się bardzo wygodnie, mając to badziewie w swoim życiu. Nie wiem dlaczego, ale w pewnym sensie to jakby lubicie. Nie wiem czemu, to jak stary kompan, który zawsze ci dokucza, bije cię, a ty ciągle się go trzymasz. Ale odejdzie, czy to ci się podoba, czy nie, ponieważ na jakimś poziomie, na poziomie przeznaczenia duszy, wybrałeś tak. Ale wróćmy do sedna rzeczy, a zatem tak jest. Znaczy to i tak jest. Jak to Tobiasz zwykł używać słowa alatone, co znaczy ja to tworzę. Trzymamy się tej prostoty. I tak jest. I tak to jest. Wybieram, co wybierasz. Wybieram to i dlatego tak jest. I pamiętaj, tylko dla siebie to robisz. Weźmy z tym głęboki oddech. Mówiąc o wybieraniu. Wybraliście być tu teraz. Nie zostało wam to narzucone. Wiem, że tak się czujesz czasami, ale wybrałeś tu być. I wiem, że są chwile, gdy mówisz sobie, co ja sobie do cholery myślałem, wiesz, dokąd z tym zmierzam w ogóle. Ale raz jeszcze wczuj się w to, że jest to najwspanialszy czas. To czas, który zostanie zapamiętany ponad wszystkimi. To nie tylko kolejny jakiś czas, kolejny rok. To jest ten czas. Nawet tego nie powinienem musieć mówić, to powinno być tak cholernie oczywiste, ale wiecie, czasami się łapiecie w masową świadomość, w własne problemy, ale to jest ten czas, wszystko się teraz porusza, zmienia. Implikacje tego, co zrobili pracownicy wymiarowi, powodują masywne zmiany w innych wymiarach. To jest dokładnie ten czas teraz. Bez przesady tutaj, nie próbuję tego jakoś upiększać tutaj, wyolbrzymiać, tylko nazywam to po imieniu. Jest to czas nowego gatunku człowieka. To się dzieje teraz. Jeśli sobie z tego jakby nie zdajesz sprawy, czy nawet chociaż trochę, to naprawdę chowasz głowę w piasek, czy zaprzeczasz temu, jesteś w negacji, bo jest to czas nowego gatunku człowieka. Jest to napędzane przez technologię. To nie technologia tworzy to, ale technologia wspiera i sprawia, że to idzie dalej. Jest to również napędzane przez większe światło, więcej świadomości napływającej na tę planetę. Było to nieuniknione, że to się ma wydarzyć z powodu, cóż, marzeń, jakie wielu ludzi ma. Czas ewolucji tej planety. Nie tylko, że ludzie sobie to wyobrażali, czy mieli wizję, ale również istoty w całej kreacji sobie to wyobrażały. Choć istnieje tendencja do myślenia, że to jest tylko jakaś mała tam zaściankowa planeta i czasami tak się zachowuje, ale w rzeczywistości nie jest. Jest to najważniejsze miejsce. To, co dzieje się teraz, to ewolucja gatunku ludzkiego i nie tylko jest to kwestia biologiczna, jest to częścią tego, ale też część tego to ewolucja wyjścia poza logikę, mentalność, umysłowość człowieka, a największa część tego to ewolucja świadomości, ewolucja serca ludzkiego. To ewoluuje. Każda ewolucja na taką skalę tworzy wiele zmian, wiele również zaburzeń, tworzy wiele zamieszania, hałasu, tarcia, całej reszty i to się właśnie dzieje. Ale każda część tego zamieszania i tarcia, które ma miejsce, czy to w tobie, czy ogólnie w planecie, jest teraz to, że jest to ponownie channelowane, czy przekierowywane do ewolucji gatunku ludzkiego. Całe to, co można by nazwać negatywnością, całe to odpychanie ze strony innych sił, które się wydarza, całe to marudzenie i narzekanie, a ludzie są w tym naprawdę dobrzy, całe to marudzenie, narzekanie, cały smutek, depresja, złość, wyrzuty sumienia, żal, to wszystko jest skierowane z powrotem do ewolucji gatunku ludzkiego. To nie idzie na marne. Są na to lepsze sposoby, by to zrobić, ale nic z tego nie idzie na marne. Zostało to
ustalone, ugruntowane, zagwarantowane podczas skoku kwantowego w roku 2007, a potem zostało jeszcze wyrafinowane przez projekty energetyczne, przez pracę, którą wykonali pracownicy wymiarowi. Tak więc bez względu na to, co się dzieje, jak wiele będzie oporu, a będzie go dużo, bez względu na to, jak wiele hałasu i te wszystkie polityczne rzeczy, które się dzieją i wszystko inne, bez względu na wszystko, to wszystko jest przekierowywane z powrotem do ewolucji tego gatunku ludzkiego. Nikt nie może dokładnie rzec, jaki będzie wynik tego, jak to będzie wyglądać dokładnie. Nikt nie jest w stanie dokładnie określić daty, choć to będzie prędzej niż później. Nie mówimy tu o setkach lat, nie mówimy nawet o 10 dekadach czy czymś podobnym. Mówimy tutaj o bardzo bliskiej przyszłości, że ta ewolucja gatunku ludzkiego zajdzie. Dzieje się to na wielu różnych poziomach, ale wymaga większej ilości światła, więcej wyobraźni, by doszła do tej planety. I to właśnie poprzez wyobraźnię, przez światło, ten nowy ludzki gatunek ewoluuje do swojego największego potencjału. Nie tylko chodzi o zdrowsze ciało fizyczne, ale być może nawet brak ciała fizycznego. Być może jesteśmy poza potrzebą wcielania się w materię na takim stałym planie czy w stały sposób. Być może nowy gatunek ludzki będzie mógł wchodzić i wychodzić z ciała w dowolnym momencie. Nie będzie to tylko jakieś zrobotyzowane ciało, choć to również się pojawi w jakimś dużym stopniu, jednak zaniknie również. Ponieważ dlaczego ktoś miałby przejść od bycia wcielonym w biologię do bycia wcielonym w metal, czy te druty tam i inne takie rzeczy? Ewolucja będzie przybierać różne iteracje. Może pojawić się gatunek nanotechnologiczny, taki przez bardzo krótki czas gatunek może się pojawić, albo tylko w samym laboratorium, ale w końcu gatunek ludzki ewoluuje. I choć wiem, że jest to trochę trudne do zaakceptowania, to co jednak teraz robicie wszyscy na tej planecie, to że wyobrażacie sobie ten nowy gatunek ludzki. Wiem, że często jesteście uwikłani w życiowe zawirowania, własne ja czy własne problemy, jednakże jesteście tymi, którzy sobie wyobrażają, jak to będzie, jak to będzie wyglądać. Ten gatunek ludzki nowy, co byście uznali, żeby jest najlepsze w tej ludzkiej sytuacji i następnie również rzeczy, które naprawdę wolibyście uniknąć? Jak można sobie wyobrazić bycie w tej rzeczywistości, czy jest to głęboko bycie wcielonym, jak teraz jesteście, czy będzie to jakieś okazjonalne wcielanie się, czy ucieleśnianie, czy to będzie stan i, że jesteś jednym i drugim, w każdej chwili jesteś jednym i drugim, jesteś wcielony w biologię i nie jesteś, jesteś wolny. Jak to będzie wyglądać? Ten nowy gatunek ludzki to jaki jest cel umysłu wtedy, jak umysł pasuje do tego wszystkiego. Umysł jest jednym z największych wyzwań, jedną z rzeczy, które ludzie tak wysoce cenią, ale mimo tego jest to jeden z największych problemów. Umysł dla tak wielu popada teraz w depresję, ale nawet ta depresja u ludzi na całym świecie, nawet jeśli są na tych lekach, ona również jest przekierowywana z powrotem do ewolucji gatunku ludzkiego, bo już czas ku temu to już właściwie jest spóźnione. Praca, którą wykonało tak wielu z was w czasach Jeszuły, tutaj sadząc nasiona świadomości Chrystusa, czyli te krystaliczne energie, które następnie będą zebrane teraz, w tamtym czasie nie było raz jeszcze dokładnie wiadomo, co ten nowy ludzki gatunek zrobi, ale wiedzieliście, że to się pojawi, że to ma się pojawić. To dlatego rzeczy jak kalendarz Majów się kończyły w pewnym punkcie, to dlatego technologia wystartowała tak, jak to zrobiła. Dlatego tak wiele rzeczy się wydarzyło, a wy jesteście w epicentrum tego, czy właściwie na czele tego nowego gatunku ludzkiego. Wcale nie musisz być jakimś bioinżynierem tutaj, nie musisz być naukowcem, nie musisz być jakimś akademickim
człowiekiem, aby być tym, kto sobie to wyobraża, kto ma tę wizję. Nikt tego inny nie robi, znaczy inni ludzie może tego nie robią, zwykli ludzie, ale praca, którą wykonujecie, również są inne grupy na planecie i praca, którą wykonali pracownicy wymiarowi, ale też wszyscy wzniesieni mistrzowie. Czasami się zastanawiacie, co robimy w klubie wzniesionych mistrzów. Po prostu jakby oglądamy was na naszych hologramach i dużo się śmiejemy. Właściwie to tak, ale my też jesteśmy tam z wami. To wy musicie wykonać tę pracę, ale my jesteśmy przynajmniej jako wsparcie, przynajmniej by wam przypominać, gdy zapominacie, co robicie. Tak więc to nie tylko kilku ludzi na planecie, jest całe zgromadzenie wzniesionych mistrzów, którzy również są tego częścią. Wielu z nich naucza inne grupy, prowadzi grupy, są channelingi od nich. To teraz jest czas nowego gatunku ludzkiego. To jeden z powodów, dlaczego wybraliście tu zostać i jeszcze jeden z powodów, dla których przechodzicie przez wiele problemów z ciałem. Integrujecie własne ciało świetliste, które zastąpi szablon Adama Kadmona na tej planecie. Czym dokładnie? To jest do ustalenia. Kto to ustali? Inicjalnie wy. A potem to zależy już od masowej świadomości, od ludzkości w całości. Gdybyś mógł przez chwilę wczuć się w to, w te olbrzymie zmiany, które zachodzą wszędzie. Gdybyś naprawdę mógł zobaczyć, poczuć to wszystko, to zastanawiałbyś się, jak to wszystko się trzyma razem teraz z kupy. Naprawdę by się zastanawiał z powodu tych monumentalnych zmian. A ja jednak to zwracam do was, bo to wszystko się trzyma kupy, bo ty się trzymasz kupy. Wiem, że masz swoje dni, wiem, że macie swoje zwątpienia i myślicie sobie, że po prostu w pewne dni nigdzie, że nie dochodzisz, ale chcę poczuć przez chwilę, co nosisz na swoich ramionach. Jest to ewolucja nowego gatunku ludzkiego. Ewolucja, czy zmiana wszystkich twoich przeszłych wcieleń i też kierunek całego kosmosu. Czasami się zastanawiacie, co ja tu robię? Dlaczego przez to wszystko przechodzę? Gdzie jest moja prawdziwa pasja? Właśnie wtedy bierzesz głęboki oddech i mówisz, ja istnieję. Jestem dokładnie tu, gdzie wybrałem być. I tak czasami zapominam. Czasami bycie w tym ciasnym, małym środowisku tej planety jest bardzo, bardzo trudne. Czasami pozwalacie, by małe rzeczy wam przeszkadzały, to osobiste rzeczy. Ale nawet one, co dziwne, służą celowi. Te drobne rzeczy, które codziennie przechodzicie, te irytacje, frustracje, czasami poczucie depresji czy zagubienia. Każde z tych uczuć, każde z tych doświadczeń jest przekierowywane z powrotem do twojej osobistej ewolucji, jest przekierowywane z powrotem do zdolności, by wyjść poza ludzki umysł i ciało fizyczne, do twojego ciała świetlistego. Wiem, że niektórzy z was naprawdę mają złe dni, chcecie tylko krzyczeć, czy gdzieś uciec, czy cokolwiek. Zastanawiacie się, kiedy w ogóle z tego wyjdziecie jakoś, kiedy rzeczy się rozjaśnią, ale przynajmniej wiedz wtedy, że wszystko, co przechodzisz, to wszystko jest przekierowywane z powrotem w energię dla twojej własnej ewolucji, twojej własnej realizacji i twojego własnego wejścia w ciało świetliste i twojego boskiego umysłu. Oczywiście są na to łatwiejsze sposoby, ale nic z tego nie idzie na marne teraz. Ta planeta będzie ewoluować. Nie ma już odwrotu, nie ma nawet dwóch pytań na ten temat. I mówię wam to jako przedstawiciel wzniesionych mistrzów. Nie ma odwrotu. To będzie ewoluować. I będzie wkrótce ewoluować, ponieważ wszystko jest już w toku. Porusza się, przemienia, zmienia. Zostało to ustalone, czy
jako przyznane, pobłogosławione w tym czasie skoku kwantowego, to oznaczało, że nie ma już odwrotu, świadomość była zbyt wysoka, wszystko miało iść do przodu z pełną prędkością i tak się stało. Niebiański krzyż był kolejnym ważnym krokiem w tym kierunku. To było upewnieniem się, że te siły, które działały przeciwko tej planecie, nie mogą już dłużej przeszkadzać. I że teraz jest bezpiecznie otworzyć te przejścia między wymiarami, bez obawy, że inne siły będą interferować, przeszkadzać, czy ingerować, uszkadzać, niszczyć swobodny przepływ światła tam i z powrotem na tej planecie. To był jeden z głównych powodów tego, że zaszedł niebiański krzyż. Jest teraz czysta ścieżka, przejście. Inne siły nie mogą się wtrącać. Złożyłem oświadczenie. Złożyłem je Chambre ostatnio. Złożyłem też innymi poza Chambralandem. W całej kreacji nie ma większej istoty niż człowiek. Niektórzy się z tego śmiali, niektórzy to wyśmiali, niektórzy zrobili z tego wielki jakiś wyjątek, niektórzy się uśmiechają, myśląc, że to taka ładna linijka, frazes, ale naprawdę jest to rzeczywistość. Nie ma większej istoty w całej kreacji. Ludzie chcieliby myśleć, że są większe istoty. Chcieliby myśleć, że gdzieś tam są istoty podobne do Boga. Albo lubią myśleć, że to Jezus powróci i ich uratuje, zbawi. Że jest jakaś większa istota tam. Czy jacyś kosmici, jacyś ET, zaawansowane cywilizacje. Ale nie ma takich. Kropka. Gdy sobie zdasz z tego sprawę, gdy sobie przypomnisz, kim jesteś i gdy ta gra przestanie się dziać, to, że ktoś przyjdzie nas zbawi, wtedy ta planeta będzie mogła pójść do przodu. Ale tak, nie ma większych istot w całej kreacji niż istoty ludzkie. To sprawia, że się na chwilę zatrzymujesz. Tak, ale co z tym albo tamtym? Co z głodem na planecie? Co z przemocą? Co z tymi małymi dziećmi, które są wysyłane jako niewolnicy, pracownicy seksualni, niewolnicy? Co masz na myśli, Adamusie, że nie ma większej istoty niż człowiek? Ludzie są popieprzeni. Potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy jakiegoś zbawienia, potrzebujemy jakiejś istoty, która stąpi z nieba, czy to z innych wymiarów, czy z innych planet, czy skądkolwiek. Dobry Boże, Adamusie, co ty mówisz? I mogę wam powiedzieć, że nie ma większych istot od istot ludzkich. Ci z was, którzy przybyli tutaj z innych wymiarów, z waszych anielskich rodzin, przywódcy waszych anielskich rodzin właściwie, jesteście nimi, przyjęliście ziemię, przyjęliście to. Żadna istota nigdy nie umieściła siebie w takim scenariuszu agonii, zapomnienia, wyzwań, jak to człowiek uczynił. Żadna istota, by przybyć na ziemię, znosić ciało fizyczne i innych ludzi. I te wszystkie rzeczy, które wiążą się z samym przetrwaniem na tej planecie, co dopiero ewoluowaniem na niej. Nikt tego nigdy nie zrobił w ten sposób. Przybyliście tu z niebiańskich wymiarów, królestw, anielskich rodzin, jako przywódcy tych rodzin. I nie mówię tego, by wam schlebiać. Poczujcie to przez chwilę. Jeśli zakon łuku, czy arki, archanioły, zgromadzenie wszystkich anielskich rodzin, oni się zebrali razem, ponieważ pojawił się problem w innych wymiarach. Pojawił się problem. Wszystko stanęło w miejscu. Innymi słowy, rzec można, że energia nie była już wyzwalana, a światło nie generowało się. I to było trochę przerażające, więc to miejsce Ziemia została stworzona, by było to miejsce, aby znaleźć odpowiedzi na te pytania, na te problemy.
I było wiadomo, nie znaliśmy szczegółów wszystkich, każdej małej rzeczy o Ziemi, ale wiedzieliśmy, że będzie to coś w rodzaju piekła. Wiedzieliśmy, że będzie to bardzo, bardzo trudne. Nie mogliśmy udać się do 144 tysięcy anielskich rodzin i poprosić o jakieś istoty anielskie drugiej rangi, czy poprosić, no wiecie, znajdźcie nam kogoś, kto przyjdzie i pójdzie na Ziemię. To wymagało, by przybyły tu największe anioły. Wymagało to tych, którzy już pracowali z własną energią i własnym światłem, którzy pracowali w własnej świadomości. Dlatego byliście przywódcami swoich anielskich rodzin. Nie próbuję wam schlebiać, więc gdy mówię, że byliście tymi przywódcami, ale że to miejsce Ziemia przeżyłoby i wypluło jakieś słabsze anioły. To wymagało najlepszych. I wy tu przybyliście. Przybyliście tu w najbardziej niesprzyjające warunki ze wszystkich. Sami je stworzyliście. Byliście częścią projektowania tej rzeczywistości, tego wymiaru, tego szablonu Adama Kadmona. Byliście częścią tworzenia tego, mówiąc, mogę przez to przejść, przejdę przez to. Znajdę tę drogę. Odnajdę moją świadomość. Nawet w tej gęstości odnajdę i odkryję na nowo moją energię i to, jak używać jej ze świadomością i mądrością i dojrzałością. I to się stało. Dlatego anielskie rodziny zostały ostatecznie rozwiązane. Dlatego zakon Arki został rozwiązany. Ponieważ to się dzieje teraz. A zatem tak jest, dlatego tu jesteśmy. Nie ma większej istoty niż ludzka istota, gdziekolwiek. Ja zmierzę się z każdym, o każdej porze i w każdym miejscu i będę z nimi debatował na temat. Pokonam ich rękami u boku. To nie jest tylko jakieś moje przekonanie, ja to widziałem, wiem to. To jest to, co widzę w każdym z was. Czy ktoś chce tutaj mnie zakwestionować? Możemy tutaj mieć dyskusję. Linda ma mikrofon. Czy ktoś chce zagrać adwokata diabła tutaj? Tylko po to, by to odegrać, by udawać. Ponieważ powiedziałem to w niektórych z moich ostatnich wywiadów, które Kodry i ja przeprowadziliśmy razem. I to podniosło włosy, wzbudziło gniew. Mówicie o ludziach, że się denerwują. Mówią, co masz na myśli, mówiąc, że ludzie są najwspanialsi. Piłeś chyba coś z Saint-Germain. Piję Saint-Germain, ten likier. O czym ty mówisz? Mówią, nie, ja wiem, że oni są najlepsi, ale tylko ze względu na bycie adwokatem diabła, czy ktoś może zagrać tą drugą stroną, dlaczego ludzie nie są najlepsi? Połowa tego szałdu miała dotyczyć debaty, ale ona się nie odbędzie. Albo się boją, albo i tak w to wierzą. Ktoś, ktokolwiek, włączmy tu oświetlenie. Czy ktoś mógłby się zgłosić na chodnika, odegrać rolę adwokata diabła? Ktoś musi mieć te jaja, żeby to zrobić. Tak, proszę. Zapalmy na to światła tutaj. Oto ja jestem Saint-Germain, składam to oświadczenie. Jest ono wypisane na ścianie tu, jeśli nie zauważyłeś może. Taki wielki punkt tego dnia. Nie ma większej istoty niż ludzka istota. I ty się pojawiasz, proszę pana, i się nie zgadzasz. Nie zgodziłbym się z tobą. Tak, dobrze. Chcesz dowodów jakichś. Po prostu gramy tu w grę. Racja. Dobrze. Ty grasz rolę adwokata diabła, mówisz w imieniu wielu ludzi, wielu New Age ludzi, wielu religijnych typów, którzy mówią, och nie, wszyscy tu jesteśmy grzesznikami, wszyscy jesteśmy słabi, pokorni grzesznicy. A twój punkt to żadnej presji. Racja. Anielskie królestwa i bycie boskością. Dlaczego miałbym wchodzić w ciało i się umieścić w tak gęstym formacie, by poznać to, co już i tak wiem?
No tak, ale nie wiedziałeś. Nie wiedziałeś, właśnie dlatego wszystko zwolniło. Znaczy, dochodzi to do absolutnego impasu energii. Pojawił się strach, że wszystko się zapadnie i taką masz boskość. Więc to jest odpowiedź, którą największe anielskie istoty wymyśliły. Ten wymiar 1/30. To dobry punkt, to jest dobry punkt. Trafiłeś w dziesiątkę tutaj. Były 33 różne plany tego, co się może wydarzyć. Jak mamy się dowiedzieć, czym jest ten impas? Jak go rozwiązać? Było więc wiele różnych planów i nie znano każdego szczegółu. Wiadomo było, że mamy wejść w ultrakompresję, macie wejść w ultragęstość i być może zapomnieć, kim jesteście, jakby będziecie mieć rodzaj anielskiej amnezji. A potem, że się znajdziesz w tym bardzo obcym środowisku, nienaturalnym pod każdym względem i czy możesz się z tego wydostać? Jak się możesz wydostać? Więc umieściłem siebie w szklanym słoiku. Umieściłeś siebie w ceramicznym słoiku, zakopałeś go głęboko pod ziemią. Tak, bez światła, bez powietrza, bez niczego, dokładnie. I to był znak inteligencji. Zdefiniuj inteligencję w tym przypadku. Cóż, chodzi mi o to, że jeśli chodzi o rozwiązanie, to koncepcja bycia boską istotą i posiadania tej boskości w jakiś sposób wzmacnia ideę cierpienia jako rozwiązania. A jednak teraz uczymy się, że cierpienie jest opcją, więc jaka była inna opcja, która nie obejmowała części cierpienia, aby tu być? Cóż, cierpienie nie było nieodłączne czy wplecione w to doświadczenie, to nawet nie było wiedziane, co się wydarzy, ale wiadomo było, że jeśli stworzymy elementy czasu i przestrzeni, a następnie wy się zanurzycie w to, gdzie wszystko zostało tak spowolnione, abyście mieli okazję kontemplować swoje działania, reakcje, aby wczuć się we własną inteligencję i mądrość, widzisz, bez tych elementów, szczególnie czasu i przestrzeni i grawitacji, wszystko po prostu by się wydarzało tak szybko. Nawet nie byłoby to szybkie, tylko wydarzałoby się tak chaotycznie, że nie byłoby czasu na refleksję, kontemplację, czy zastanawianie się, co się do cholery dzieje. Więc w pewnym sensie wybraliście wejść w zwolnione tempo, bardzo, bardzo zwolnione tempo, aby teraz móc rozważyć każdą akcję i reakcję, zastanowić się, co by się stało, gdybyś coś pomyślał, co by się stało, gdybyś coś zrobił, a potem umieściłeś siebie wśród wielu, wielu innych ludzi, by uczynić to jeszcze bardziej interesującym pomiędzy wieloma innymi anielskimi istotami, które też zapomniały, kim są. A więc nie wszystko zostało zaprojektowane z góry, to było bardziej stwórzmy rzeczywistość, wymiar, w którym jest czas na zastanowienie się, a następnie możemy nauczyć się, jak energia i świadomość współpracują ze sobą. A więc sama natura, czy stan natury, z którego pochodzę, był jeszcze nieznany w tamtym punkcie. Tak, z tej perspektywy to było bardziej... Tak, możesz być boską istotą w innych wymiarach, ale to nie znaczy, że masz mądrość. Okay? Nie masz doświadczenia. Możesz być boską istotą w innych wymiarach, którą każdy z was był, ale nie wiedzieliście nic o miłości. Nie było wtedy miłości. Nie było jej nawet w czasach Atlantydy. To wszystko pochodzi z Ziemi, najwspanialszego miejsca ze wszystkich. Wtedy w innych wymiarach nie było wrażliwości czy uważności, jaką macie z ciała fizycznego, co ostatecznie wiąże się bezpośrednio ze zrozumieniem energii i świadomości. Tego nie mieliście. Byliście neofitami, nowicjuszami. Tak, byliście boscy, ale nie byliście przepełnieni jeszcze mądrością i chwałą Jam Jest. Mieliście krystaliczną świadomość, ale była ona w pewien sposób infantylna. I w niemowlętach, dzieciach, aniołach, którym byliście, ta niewinność. Wszystko tam się po prostu kręciło w innych wymiarach. Zaczęło spowalniać nagle, dochodząc do impasu. I gdyby nie ta skrajna obawa, że wszystko przestanie przez to istnieć, zatrzyma się,
czy imploduje nawet, że duchowe rodziny, a niebieskie rodziny nie połączą się, mieli swoje wojny, karmili się sobą nawzajem. Można powiedzieć, że pomimo boskości w innych wymiarach, wszyscy wciąż jednak kradli nawzajem energię innych. Każdy chciał znaleźć sposób, by powrócić do domu. Domu będącego waszym prawdziwym pochodzeniem. I tak, Gary musi wiedzieć, czy mieć coś w sobie, może tego nie jest świadomy, ale zamierza mu to ukraść. Albo to ukradnę od Tad. A potem ta kradzież niezbyt dobrze działała, bo cholera, nikt tego nie miał i tak. Ale nagle też miałeś kumpli, których ukradłeś coś i oni się sprzymierzają ze mną i wyszliśmy, by najeżdżać inne anielskie rodziny, nie z bronią i tym podobnymi rzeczami, ale energetycznie. I można rzec, że właśnie oryginalne bitwy stąd się wzięły. Chodziło o energię. Czym jest energia? Gdzie mogą dostać jej więcej? Gdzie mogą zyskać odpowiedzi na pytanie, jak wrócić do domu? I czym w ogóle jest dom? Świadomością. I właśnie dlatego, gdy tu przybyliście na tę wspaniałą planetę, to była wtedy młoda planeta. Gaia tu była i kilku jej pracowników, pomocników. To była ta wielka, wielka kula na niebie i miała te dziwne elementy wody i powietrza i jedzenia i całą resztę. Przybyliście tutaj jako przywódcy własnych anielskich rodzin, rzekliście: droga powrotna do domu może być tu odnaleziona, jak również wiele innych rzeczy, miłość i współczucie i radość. Radość nie była znana w innych wymiarach. Były to rzeczy, które zostały odkryte i doświadczone tutaj na Ziemi, w dodatku do tego powrócenia do świadomości i energii. Więc przykro mi, jeszcze mnie nie przekonałeś do niczego. Cóż, jest chwila jasności, o której myślę, i to prawdopodobnie koncepcja czy wiara w człowieka, racja. Ale myślę, że jest to ważne, przynajmniej było ważne w moim własnym dialogu, który polega na tym tutaj, że wszystkie rzeczy zostały doświadczone i wszyscy byliśmy rzeczami wszystkimi, a to, co mówisz, słyszę, że są rzeczy, których nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy jeszcze aplikacji mądrości, nie stworzyliśmy rzeczy, które zachęcały nas do bycia tutaj. Mądrość nie była znana, dopóki ludzie nie doszli do mądrości, mądrość nie była znana przez Jam Jest, Ducha, czy przez Plejadian, czy Paladion. To nie było znane, mądrość nie była im znana. Jest takie uczucie, że tam na górze wszystko było doskonale, a my wszyscy się unosiliśmy w powietrzu i w ogóle. Byliście neofitami wtedy, byliście młodzi i niewinni na wiele sposobów, lecz chcieliście wrócić do domu, a powrót do domu znaczył wejść w uważność samej świadomości. I czy mogliście znaleźć to gdziekolwiek indziej, robiąc to w jakikolwiek inny sposób? Nic o tym nie wiadomo. Tak więc ja wygrywam. Tak. Dobra, boom. Dobra odpowiedź. Będę debatował z kimkolwiek, gdziekolwiek. I gdy będę debatował, nie będę jak pewien, niedawny debatant. Będę pełen energii. Ktoś jeszcze chce się wcielić w rolę adwokata diabła? Kurczaki. Dobra. Przejdźmy zatem do następnej części. Jestem bardzo mocny w tym stwierdzeniu i będę kontynuował moją kampanię na jego rzecz, ponieważ wiem, że to prawda. Nigdzie nie ma większych istot. Gdy ludzkość sobie zda sprawę z tego, powiedzmy, gdy wy sobie z tego zdacie sprawę, a później zrobi to ludzkość, to zmieni się wszystko. Zamiast tego, że jesteśmy tylko bandą jakichś nędznych ludzi, ludzie robią naprawdę ohydne rzeczy, straszne, ale ostatecznie wszystko to, przynajmniej teraz, wszystko to jest kierowana z powrotem do ewolucji i oświecenia tej planety. I nie usprawiedliwiam rzeczy, które ludzie robią i niektórych podłych stanów, w jakich żyją, ale jest to kierowane z powrotem do ewolucji. Bierzemy my poprzez pracę, którą wykonali pracownicy wymiarowi i wzniesieni mistrzowie i wy, którą wykonujecie, bierzemy to wszystko i kierujemy to, channelujemy z powrotem do nowego gatunku ludzkiego, oświecenia i ewolucji.
Nic z tego się nie marnuje. Nic z tego nie jest po prostu złe czy szkodliwe. Będziemy to transmutować. I raz jeszcze, ci, którzy byli pracownikami wymiarowymi, dokładnie wiecie, o czym mówię, ponieważ odegraliście instrumentalną, kluczową rolę w tworzeniu tej tkaniny, która teraz to wszystko umożliwia. Ta planeta, tak, można być bardzo krytycznym na jej temat przez cały dzień, o tej brzydkiej stronie natury ludzi. I tak czasami jest. Mam na myśli, że właściwie ja miałem już więcej niż i trochę udziału w życiu i w doświadczeniach w innych wcieleniach. Jednak jest to wciąż najwspanialsze ze wszystkich doświadczeń. Nie ma nic podobnego, nikt inny nie jest poddany tak ekstremalnym warunkom, jakie wy macie na tej planecie. I mimo wyzwań, pomimo każdej anielskiej istoty, która tu przybyła, mówiąc: chłopie, poddaję się, odchodzę stąd, to jest prawdziwe piekło. Pomimo tego nawet, pomimo wszystkich trudności, ludzie wynaleźli muzykę. Nie została ona wynaleziona w innych wymiarach. Nie mamy anielskich symfonii. Są dźwięki w sferach anielskich, ale nie muzyka. Ludzie stworzyli i po raz pierwszy doświadczyli miłości, której niektórzy ludzie tutaj na tej planecie nie potrafią jeszcze przyjąć. Mówią: o nie, nie, Bóg jest miłością. Nie. Bóg jest świadomością, uważnością, ale nie wiedział nic o miłości, nic o poczuciu spełnienia, prawdziwego tworzenia. Nie znał tych rzeczy. To wszystko pochodzi z tego miejsca, ziemi. Wszystko stąd pochodzi. Nie ma lepszego miejsca. Dla niektórych to może być smutne, bo muszą myśleć sobie, że nie, tam gdzieś przynajmniej musi być jakiś standard dla nas. Nie ma. To jest to. Kiedy sobie zdasz sprawę z tego i wcielisz to, zaczniesz rozumieć, dlaczego ty jesteś teraz, co robisz. Dlaczego ta planeta jest i ewoluuje i dlaczego ma to wpływ na wszystko inne. Łatwo jest taką przyjąć postawę, że to jest jakieś gówniane miejsce, ludzie nie wiedzą nic lepszego, nie znają nic lepszego i mamy te wszystkie podziały na całym świecie, mamy podział na męskie, żeńskie, rasy, ci, którzy mają, co nie mają, całą resztę, to jest niemal nie do pokonania, to rozsadza umysł, jak kiedykolwiek przezwyciężyć te problemy. Jest to jedna jasna rzecz tutaj, światło, świadomość. To uczyni różnicę, nie jakaś banda debat, czy więcej wojen, czy jakieś programy społeczne. Programy społeczne nie rozwiążą problemów. Programy społeczne, w mojej skromnej opinii, jako prezydenta czy prezesa Klubu Wniesionych Mistrzów, te programy społeczne tylko pogarszają problemy. Edukacja, tak smutna teraz, bardzo smutna. Myślę, że edukacja jest chyba na najniższym poziomie z poziomów. I tu też wliczam już wieki ciemne, więc jest teraz naprawdę niski poziom. Te wszystkie rzeczy zdają się nie do pokonania, ale tak nie jest. Odrobinka światła, świadomości odmienia wszystko. Ale to dygresja. Przejdźmy do kolejnego poziomu. Niedawno udzieliłem wypowiedzi w jednym z moich wywiadów wspaniałych. Naprawdę lubię ją robić. Uwielbiam z Szamą rozmawiać oczywiście, ale tam wystawiliście mnie na widok publiczny i tak, zawstydzę Caldera również. A więc to wywołało wielką debatę i spodziewałem się, że ona będzie trwać. Myślę, że widzimy dopiero pierwszą z nich, bo złożyłem oświadczenie, że nie ma istoty większej od człowieka i też oświadczyłem, że nie lubię ani trochę Plejadian, nie ufam im ani odrobinę. Złożyłem oświadczenie: co? Dowództwo galaktyczne? Co wy tam palicie? Co jest z wami nie tak, ludzie? Wiecie, galaktyczne dowództwo jakieś? Cała ta hierarchia? O czym wy gadacie? To jest miłe, fajne odwrócenie uwagi, mówić sobie: o nie, tam są te UFO, ci wszyscy obcy przybędą, nas uratują. I ci wszyscy Poleiadianie, ja znam, jakie jest prawdziwe słowo, tylko lubię ich nazywać tak Poleiadianie, żeby ich irytować. Zawsze mnie poprawiają, że mówi się Plejadianie, a ja mówię: nie, Poleiadianie. Nie, Plejadianie. Nie, właśnie to powiedziałem przecież. To naprawdę ich mnie wkurza. Jeśli kiedykolwiek chcesz wkurzyć Plejadian, to nazwij ich Poleiadianami. Lubię to. Lubię się z nimi droczyć. Macie tam te wszystkie
cywilizacje. Większość z nich tam właściwie nie jest, gdzieś tam nie są w waszej przestrzeni kosmicznej. Ten wszechświat jest właściwie też cholernie pusty. Istnieją pewne cywilizacje, ale jest ich niewiele. A wy lubicie myśleć, że gdzieś tam 500 lat świetlnych stąd istnieją te inne cywilizacje, ale niewiele ich tam jest. 500 lat świetlnych stąd, cóż, one są tuż obok, tuż. Wszechświat nie jest jakiś kwadratowy czy liniowy, jest kolisty. Tak więc, niezależnie czy to jest jeden rok świetny, czy 500, czy tylko jakieś 50 tysięcy mil, wszystko jest w tym samym miejscu. Wszystko jest w tym samym miejscu. Bawią mnie niektórzy astronomowie i fizycy, bo oni przyjmują takie założenie, że wszystko jest liniowe, takie jak tu na planecie. Niedaleko za tą planetą nie jest liniowo, tylko cyrkularnie, czy okrągle, sferycznie. 500 lat świetlnych to cholernie daleko, to znaczy, to jest i tak tutaj. Z tą wiedzą i zrozumieniem, jak działają koncentryczne kręgi, nie wymiarów może, ale takich sfer, gdy już zrozumiesz, jak przez nie przeskakiwać, to naprawdę dość łatwe jest. Nie musisz wsiadać do małego statku czy rakiety i podróżować przez 500 lat świetlnych, bo byłbyś martwy wiele razy, zanim się skończy podróż. Nie, to jest wszystko tuż obok, ale w fizycznym wszechświecie nie ma tego zbyt dużo. To przywołuje pytanie, dlaczego? Dlaczego mielibyśmy mieć tak ogromne, puste przestrzenie? Ktoś chce spróbować wskoczyć w to? Dlaczego są tak olbrzymie przestrzenie, a jesteście w tak malutkim miejscu zwanym Ziemią? Z kilku powodów. Po pierwsze, daje to miejsce do rozbudowy. Już zbudowaliście sobie miejsce na ekspansję swojego domu. Już jest to dostępne. Po drugie, chodzi o to, by uświadomić sobie, że jak rozległy ten fizyczny wszechświat jest, jakkolwiek duży jest, to, że jesteście bardzo wyjątkowi w nim, nie ma tam zbyt wiele więcej. Oni próbują szukać ET, życia pozaziemskiego, umieszczają te ogromne anteny, wiecie, słuchają nieba, ale kierują te anteny w niebo, w fizyczny wszechświat i tam niewiele znajdą, trochę tam gdzieś takich odgłosów, blobsów, blipów, ale nie znajdą wiele. Gdyby nauczyli się dostrajać, to usłyszeliby tutaj bardzo wiele. Usłyszeliby bardzo dużo. Wiele się dzieje w innych wymiarach, niefizycznych wymiarach. Bardzo wiele. Bardzo wiele. Znaczy dużo. Te wasze przeszłe życia są tam, w innych wymiarach. Nie są martwe, znaczy umarły w ciele fizycznym, ale nie są martwe wcale. Są w innych wymiarach, bardzo aktywne. Przeszłe życia nigdy się nie kończyły, trwają do dzisiaj. Istnieje coś, co byście nazwali ET, czyli istoty pozaziemskie, extraterrestrials, nie w fizycznym królestwie, może tu i tam paru, w sensie jakbyście się wybrali gdzieś w Outback w Australii, bez obrazy dla Australijczyków, ale tam nie ma zbyt wiele, wiecie. Są tam linie brzegowe. Raz na jakiś czas spotkacie jakąś małą społeczność gdzieś tam szalonych ludzi żyjących na odludziu, ale nie ma ich zbyt wielu. Są w innych wymiarach, moi przyjaciele, tuż obok, tuż za drzwiami, a wy ich czujecie każdej nocy, gdy śpicie, odczuwacie presję z ich strony, ponieważ każde z tych przeszłych żyć również przechodzi przez swoją realizację i niekoniecznie sobie z tego zdają sprawę, że przechodzą przez realizację. Przechodzą przez coś, a wy to czujecie w swoich kościach, w swoich snach. Dlaczego macie takie szalone sny? Bo śnicie w tych innych wymiarach. A inne istoty, czy to Poleiadianie, czy cokolwiek innego, są w tych wymiarach. Są prawdziwymi istotami. To, co nazywacie ET, to czy obcy, są prawdziwe te istoty, ale nie unoszą się w małych metalowych puszkach. Właściwie rzadko, jeśli w ogóle, mogą pojawić się w tym wymiarze, ale to, co robią, to dopierdalają się do was.
Musiałem to przez kołdrę prześliznąć. On myślał, że powiem, że zadzierają. Tak, zadzierają z wami, mieszają wam w głowach, robią rzeczy, które my nazywamy holograficznymi wstawkami. Tak, dopierdalają się do was. Naprawdę to robią i sprawiają, że wierzycie, że jesteście kupą gówna, a ja to tylko powtarzam, co oni mówią, że jesteście kupą gówna, że jesteście bezwartościowi i że jesteście nieboscy, że jesteście nikczemną małą planetą, która potrzebuje wszelkiego rodzaju pomocy, a oni zrobią to dla was. O tak, dlaczego? Dochodzą do tego. Czy jesteś tutaj E.T. czy coś? Czy jesteś Palladianką? Nie, nie jesteś Palladianką oczywiście. Czymś innym, ale nie Palladianką. Oni wam wstawiają takie holograficzne obrazy, szczególnie łatwowierni ludzie wierzą w te obrazy, że pojawiają się w jakichś małych metalowych puszkach, unoszą się dookoła i że robią jakieś sondy analne wam w nocy, próbując coś znaleźć. Tak, robią sondy, ale niekoniecznie do tyłka. I mówią, że robią, ale szukają czego? Miłości we wszystkich niewłaściwych miejscach. W sensie, naprawdę, dajcie spokój. Miejcie trochę szacunku dla siebie, wy Plejadianie. Tak, są prawdziwi, realne istoty, ale robią to dlaczego? By się karmić. Jest to energia, wasze emocje, wasze traumy i też do jakiegoś stopnia wasza miłość i radość, ale głównie chodzi o traumy i nieszczęście. To je karmi. To jest ich pożywienie. Wy jecie mięso, warzywa, ciastka i tak dalej. Oni jedzą wasze emocje. Są bezpośrednio związane z wami. Jesteście ich świniami. To znaczy, karmią się wami, żywią się wami. Mogą się przedstawiać jako te wspaniałe istoty, ponieważ ludzie są łatwowierni i wierzą w te bzdury. Ludzie właściwie są czynieni, by czuli się niegodni bardzo z powodu ingerencji tych istot, ale tak nie jest, nie jesteście niegodni, widzicie to? Wciąż tu jest. Widzicie to? Chcę, by każdy z was to pamiętał. Nie ma istoty większej od ludzkiej istoty i zacznijcie się tak zachowywać. I dlatego tak jest. Te istoty, ci E.T. i cała reszta tego, obcy, oni zwodzą, oszukują, ingerują w drogę tej planety. Przez ostatnie 100 lat właściwie były trzy główne ingerencje z ich strony, od tych istot, które manipulują ludźmi, znajdują najniższy typ świadomości u człowieka. Człowieka, który ma szczególnie też może dużo władzy. One uwielbiają to. Kochają to, a potem manipulują, wywołują wojny i ingerują w miejsca. Jedna z miejsc tak drogie mojemu sercu, jest ich wiele na planecie, ale jedno bardzo mi drogie, bo tam spędziłem dużo czasu, to Polska. I umieścili tę piękną ziemię, pięknych ludzi w samym środku wojny, Rosji z Niemcami, wszystkich wojen na przestrzeni lat. To takie epicentrum tam jest, tam tak łatwo manipulować. Podobnie jak z innymi obszarami, nie lekceważam tu niczego, ale jest to takie miejsce ze względu na moje pochodzenie, które jest mi tak szczególnie bliskie, a więc tam ingerują. Gdy ingerują, to wywołuje strach. Rzeczy jak władza, ból, agonia, emocje. I powiedzą ci, że emocje są dobrą rzeczą. Powiedzą ci, że jeśli przeczytasz niektóre z ich przekazów, czy posłuchasz ich, tych channelingów, jakie robią, to powiedzą, o tak, emocje są najwspanialszą rzeczą, jaką ma człowiek, bo oni potrzebują tego jako jedzenia. Tak właśnie się karmią, w ten sposób się utrzymują. Są istotami o niskiej świadomości. Ale nauczyli się, że manipulacja może mieć miejsce. Jednym z powodów istnienia opasek na Atlantydzie byłoby przeciwdziałać manipulacjom z innych światów.
zostały zaprojektowane, aby chronić przed ingerencją z zewnątrz. Miało to pewne inne negatywne skutki, ale nie z powodu obcych. Ale jeden z powodów to, by powstrzymać z dala wiele tych zewnętrznych zakłóceń, zaburzeń z innych wymiarów. Praca, którą wy wykonaliście na Atlantydzie, jako że większość z was była w to zaangażowana, nie polegała na manipulowaniu mózgiem czy cokolwiek. Chodziło o przeciwdziałanie pewnym efektom. Dokładnie nie wiedzieliście, co to miało być, skąd pochodziło, ale wiedzieliście, że coś naciska, coś ciągle naciska. W pewnym sensie miało to swoje własne negatywne skutki na pewne sposoby, ale pierwotnym zamiarem było to, by uczynić umysł bardziej jednolitym i nie tak podatnym na ingerencje z zewnątrz. Każdy z tych obcych, którzy tam są, są wami. Są wami. Są częściami ciebie, które wyruszyły, by eksplorować. Części ciebie, które być może zostały zranione. Części ciebie, którym trudno się było skupić tu na tej planecie. Części ciebie, które są jeszcze nierozwinięte, nieświadome. Można rzec, że nigdy naprawdę nie żyły tu na Ziemi, ale są połączone z wami. Stworzyliście je w innych wymiarach. Stworzyliście je jako sposób, by przetestować siebie, by manipulować sobą, by zabierać siebie do miejsc, do których niekoniecznie mógłbyś się dostać, będąc tylko w formie fizycznej. Więc to nie są istoty fizyczne zdecydowanie, a jednak są rozszerzeniami twojej własnej świadomości, które działają w innych wymiarach. Są tobą. I ich czas nadszedł. Z powodu tego, co robicie tu, na planecie, teraz i światła, z którym pracujecie, one już nie mogą istnieć tam. Ich gra jest skończona. Ich czas dobiegł końca. Nie mogą już manipulować, nie mogą, chyba że im na to pozwolisz. Ale w mądrości, którą masz teraz i świetle, które nosisz, nie mogą już tobą manipulować i teraz krzyczą. Będą próbowały wmówić ci, czy powiedzieć ci, że blefujesz, że nie wiesz, o czym gadasz w ogóle, że ich potrzebujesz. Potrzebujesz ich, ponieważ są wspaniałymi istotami, a ludzie to szumowiny. One są wielkimi istotami. Nie są. Ty jesteś wielką istotą. Większość z nich raz jeszcze nigdy, jak wy, nie inkarnowała. To niekoniecznie są przeszłe życia. W większości nie. Ale są to części wielkości twojej istoty, które mogą tworzyć w innych wymiarach. I czemu się wtrącają tu, ingerują? Dlaczego się karmią? Cóż, karmią się, ponieważ, a to łatwe, ponieważ pochodzą z ciebie. Przeszkadzają czy ingerują z powodów dwóch. Chcą wiedzieć, czy ty jesteś prawdziwy, czy tylko grasz w grę. Czy naprawdę jesteś na swojej drodze do odkrycia świadomości i energii, czy nie? W pewnym sensie umieściłeś ich tam, aby rzec, czy jestem pełen makio, czy jestem prawdziwy. Decyzja należy do ciebie. One karmią się tobą, ponieważ są tobą, karmią się twoimi emocjami, ponieważ są twoimi emocjami w innych wymiarach. Ale nie mają nad tobą władzy, nie są silniejsze od ciebie, nie są większe niż ty w żaden sposób, są ci podporządkowane, jednak są tobą. Nadszedł teraz czas, by obnażyć ich grę i wezwać ich do domu, tak samo jak swoje przeszłe życia wezwałeś do domu. Wy jesteście wielkimi istotami tutaj. Bez wyjątku jesteście wielcy, najwięksi. Oni was oszukiwali, sami siebie oszukiwaliście, myśląc, że może nie jesteście wielcy. Chcę, wczuj się w to przez chwilę. Kto jest tym wielkim tutaj? Jeśli te istoty są tak wspaniałe i potężne, czemu się nie pojawią? Dlaczego nie staną przed tobą? Ponieważ nie mogą, nie potrafią
poradzić sobie z Twoim światłem. Nie potrafię stanąć przed Tobą, ani przed żadnym innym człowiekiem. I możesz się spierać w tej z powrotem, że mamy ich zdjęcia, mówią. Macie holograficzne wstawki, które stają się prawdziwe, nawet jeśli obserwator tych wstawek wierzy, że są prawdziwe. Jeśli ten obserwator ma aparat i robi zdjęcie, to coś tam się zarejestruje, ponieważ jest to przekonanie i świadomość tego obserwatora, tego widza. Są ludzie, którzy twierdzą, że zostali uprowadzeni. Oczywiście, że zostali uprowadzeni sami przez siebie. Macie ludzi, którzy przysięgają, że mają wszystkie te wspaniałe informacje dla planety, które się pojawią tylko wtedy, gdy planeta będzie gotowa. To są bzdury. Macie to, czego potrzebujecie teraz na tej planecie. I to się nazywa ja istnieję. Jestem, który jestem. Jestem świadomością. A cała energia jest moja. Masz wszystko, czego potrzebujesz. I gra jest skończona już. Pracownicy wymiarowi stworzyli rodzaj pola, które nie pozwoli im bezpośrednio ingerować w sposób działania planety. Innymi słowy, wojna, rządy i inne takie rzeczy wciąż mogą ingerować bezpośrednio w was, bo są wami, ale zostali jakby zbanowani przez pracę wykonaną przez pracowników wymiarowych, by nie mogli bezpośrednio ingerować jako grupa. I nauczyli się tak, grupować razem, nauczyli się grupować z innymi ET czy obcymi was samych i też z innymi ET czy obcymi innych ludzi i stają się tą sporą siłą. Gdy próbujesz jednak z nimi walczyć, to przegrywasz, ponieważ są tobą. Gdy próbujesz z nimi walczyć, przegrywasz, bo oni wiedzą, jakie przyciski ci wcisnąć, wiedzą, jak się tobą karmić, a gdy ty deklarujesz, ja istnieję, jestem, który jestem, oni znikają. Z kopaniem i krzyczeniem, ale znikają. Nie chcą stracić swojej tożsamości, ale faktem jest, że naprawdę jej nie mają. I własnej. Jako, że się sam rozwiązujesz, gdy dochodzisz do pogodzenia się ze sobą i akceptujesz wielkość, którą jesteś, te istoty odchodzą, rozpuszczają się, odchodzą i zasadniczo dzieje się to, że nawet jako złowieszcze to były byty, to twoja dusza sprowadza to wszystko do mądrości i oddaje ci z powrotem. Wy jesteście najwspanialszymi istotami. Tylko wam wmówiono, że nie jesteście. Wmówiono wam, że ta planeta jest pełna wojen, przemocy, zła i całej reszty tych rzeczy, których nie da przezwyciężyć. A ja dzisiaj oświadczam, że my to transcendujemy, wyjdziemy poza to i dlatego tak jest, a więc tak jest. Zamierzamy się wznieść ponad to i zdać sobie sprawę, że są to tylko manifestacje ciebie w innych wymiarach. Nie są to w większości istoty fizyczne i że ich czas już nadszedł, że są wzywani do domu. Są wzywani do domu do czegoś, czego zawsze chcieli, ale boją się doświadczyć. I jest to miłość. Nie znają jej. Nie doświadczyli jej. Chcieliby ją bardzo wam odebrać, ale nie mogą. Są więc wzywani z powrotem do domu przez tą rzecz, która być może najbardziej się boją, bo wiedzą, że to będzie ich śmierć. I właśnie tym jest miłość. Tak, pragnęli jej, szukali, chcieli mieć, by mogli nią manipulować dla własnego dobra i obrócić przeciw wam. Ale ta miłość ich wzywa do domu. Weźmy z tym głęboki oddech. Ewolucja tej planety, gatunku ludzkiego, wydarza się teraz. Wydarza się na poziomach, których być może nie rozumiecie, nie widzieliście. To nie tylko dzieje się, wiecie, na ulicach, z ludźmi na co dzień, to dzieje się też w innych wymiarach. A implikacje, konsekwencje dla tej planety tego będą ogromne. Tak, ta planeta przejdzie wiele zmian do tego czasu. Stare siły umierają.
i robią miejsce dla światła, robią miejsce dla Ciebie i nowego gatunku ludzkiego. Weźmy z tym głęboki oddech, jako że wprowadzamy ten dzień do Mirab. Nie ma istoty większej niż ludzka istota. Będę debatował z każdym. Ale dlaczego ktoś miałby temu zaprzeczyć? Dlaczego ktoś miałby na to nie pozwolić? Może wciąż rozwijają się, uczą, może wciąż lubią bić się, czy umniejszać sobie, może. Ale gdy już to zaakceptujesz, gdy poczujesz to, doznasz tego, będziesz żyć tym. Nie tylko myśleć o tym, ale żyć tym. Nie ma większej istoty niż ludzka istota. Wtedy ta planeta może ewoluować. Ta planeta może wyjść poza ten hałas tych obcych i naprawdę wejść w boskość. Niektórzy z Was mogą ten dzień odebrać jako, że o rany, spójrzcie, stworzyłem tych wszystkich Iti, tych Pleiadion i całą resztę tego, i to galaktyczne dowództwo i całą resztę tego. Niektórzy z Was mogą powiedzieć, o, ale ten inny channeler powiedział nam to, że to jest bzdura, powiem to od razu i wezwę każdego, kto channeluje Pleiadion, czy galaktyczne dowództwo, by zaprzestał tego robić teraz, ponieważ oni się załamią i drodzy channelerzy, którzy channelujecie ich, nie chcecie być w to ściągnięci. Oni się załamują, zapadają, rozpadają. Channeluj własną boskość, channeluj jednego z pozostałych 13 tysięcy wysłanych mistrzów, którzy chcieliby tu przyjść i pracować z ludźmi teraz. Ale odpuść sobie tych obcych, oni po prostu są Tobą, z agendą. Niektórzy z Was mogą myśleć, cóż, to wszystko jest dość smutne. Dlaczego miałbym ja tworzyć coś takiego, co tak przeszkadza, ingeruje? Po co miałbym tworzyć i nazywać coś obcym i dawać tak wiele władzy im? Chyba jestem złym człowiekiem, naprawdę, albo głupim. Wcale nie. To wszystko jest częścią procesu odkrywania Boga wewnątrz. Tworzenie zewnętrznych czy eksternalizacji siebie, coś jak ET czy obce istoty. One są prawdziwe, w sensie naprawdę są tam w innych wymiarach. Siedzą tuż obok za drzwiami. Być może to części ciebie, które były bardzo, bardzo zagubione. Części ciebie jako aspekty ciebie, które straciły zaufanie, straciły łaskę. One nie tylko tam odeszły do innych wymiarów, zaczęły tam odgrywać to, ale też spójrz na to z innej perspektywy. Jesteś wielką istotą. Jesteś wielkim twórcą. Czasami tworzysz rzeczy, które mają ci pomóc zrozumieć twoją wielkość. Możesz nawet stworzyć coś takiego jak istota obca, i ET. Co za wielki akt to jest, w jakiś sensie nawet zabawny, by tworzyć tę inną istotę, dać jej władzę, pozwolić jej panować nad tobą, mówić ci te wszystkie złe rzeczy, jakie zrobiłeś. To interesująca, dziwna, ale interesująca gra. Tylko ludzie mogą zrobić coś takiego. Tylko ludzie są w stanie posunąć się tak daleko, by stworzyć coś takiego. Faktem jest, że gdyby twoje życie było sztuką w teatrze, to ty odgrywasz wszystkie te role. A potem zapominasz, że to wszystko ty, zapominasz, że ci kosmici to ty, zapominasz nawet, że twoje poprzednie życia to ty. Wiecie, to zapominanie o przeszłych życiach jest w pewnym sensie błogosławieństwem, ale
Tak naprawdę niekoniecznie. Stworzyliście to, że o, zapomnę nawet te przeszłe życia. A teraz nadszedł czas, aby to wszystko zebrać razem, przypomnieć sobie każde z tych przeszłych żyć, które przechodzą teraz swoją realizację. Czy nie byłoby miło, gdyby wiedzieli, że ty tu jesteś? Jako człowiek, jako ten centralny punkt wszystkich wcieleń, czy nie byłoby miło, gdyby mogli z tobą porozmawiać trochę? Pokaż się im tak, jak pokazałeś się sobie w tym życiu. Jakbyś miał spotkanie z anielską istotą, nie obcą istotą, ale anielską istotą. W jednym z najciemniejszych momentów swojego życia to było i to byłeś ty, z tej chwili teraz. Czy nie byłoby miło teraz odwiedzić swoje przeszłe życia i im powiedzieć, hej stary, radzisz sobie świetnie. Wiesz, jestem tobą, ty jesteś mną. I teraz wszyscy przechodzimy wzniesienie. Wszyscy zbliżamy się, wchodzimy w realizację. I przy okazji, jeśli chodzi o tych zielonych kolesi dookoła, nie zwraca się na nich uwagi, są częścią nas, ale wiesz, nawet oni teraz stają się zrealizowani. Jesteś wielkim twórcą, możesz stworzyć wszystkie te historie, wszystkie gry, ale one są wszystkie tobą. To trochę tak, jakby twoje życie było filmem czy sztuką teatralną, a ty wcielasz się w różne role, zdajesz sobie sprawę. Calder daje mi tu kilka przykładów, na przykład Tom Hanks, ten aktor grający w Ekspresie Polarnym, wcieli się w 5 czy 6 różnych ról. Nie zagrał tylko głównej postaci, ale też wiele innych ról. Po co? To była świetna zabawa. Fajnie być głównym bohaterem i innymi również postaciami. Albo ten, kto zagrał Czarnoksiężnika z Krainy Oz, Frank Morgan. Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Jestem pewien, że ten film widzieliście może kilka razy. Frank zagrał też 5 innych ról w tym filmie. Co większość ludzi nie wie, zagrał 5 innych ról, bo mógł. Mógł zagrać główną rolę i też inne postacie odegrać. Pewien wielki aktor zwany George Johnson zagrał w filmie 45 różnych ról. 45! Dlaczego? Dlaczego nie? Bo można, bo to świetna zabawa. Możesz się przebierać, możesz występować jako różne rzeczy, mieć różne tożsamości. I wy zrobiliście to samo, drodzy przyjaciele. Odgrywaliście wiele różnych ról. Role w poprzednich wcieleniach, role jako obcy E.T. Wiele różnych rzeczy. Ale tutaj, siedząc przede mną, jest główna ekspresja ducha, ty. To jest najważniejsze wcielenie, to serce i rdzeń duszy. Cała reszta to tylko wyobraźnia. Część tego, co stworzyliście, część tego, co wybraliście dla swoich doświadczeń. Czy są na to lepsze sposoby zrobienia? Prawdopodobnie tak. Ale teraz, gdy masz tę mądrość, możesz zdecydować, jak to chcesz inaczej zrobić. Znaczy dosłownie. Z mądrością, jaką masz teraz, jako twórca, którym jesteś, możesz dosłownie zmienić bieg historii i wszystko, co na twojej liniowej ścieżce się wydarzyłoby tu cię doprowadzić. Nawet to nie jest jakieś zrobienie od nowa, tylko bardziej zrobienie z większą ilością światła. Innymi słowy, wiesz, jak to było w tamtym życiu, przejść przez to przeszedłeś, ale w każdej chwili możesz wziąć głęboki oddech jako wielka istota, którą jesteś i powiedzieć, zróbmy remake, zróbmy to jeszcze raz. Wynieśmy światło i mądrość do tego teraz, które mam teraz i mogę udać się w przeszłość i wnieść to światło i tę mądrość do mojej całej podróży do domu.
Ta ścieżka, którą przebyłaś w tym życiu jako człowiek, jest bardzo realna. Nie negujemy tego, a jednak jest wniesiona na odmienny poziom. Przeszłość w pewnym sensie jest ponownie tworzona, ale bez eliminowania przeszłości. Jest wznoszona poprzez mądrość, światło, miłość. Te rzeczy, które odkryłeś, zrobiłeś na tej planecie, ta podróż jest wzniesiona wyżej i możesz teraz to zrobić. Możemy wziąć te rzeczy, które zdobyłeś, zasłużyłeś na nie w tej podróży, jak mądrość, miłość, światło, świadomość. Możemy wziąć je teraz i przetransmutować całą tę podróż. A gdy to uczynisz, gdy weźmiesz głęboki oddech i powiesz tak, wnieśmy moją realizację na nowy poziom. Tak, zróbmy to. A zatem tak jest. I tak to jest zatem. Nie musisz o tym myśleć, nie musisz walczyć tam i z powrotem. A zatem tak jest. Gdy idziemy dalej, te słowa będą jednymi z najcenniejszych dla Ciebie jako twórcy. A zatem tak jest. Wyobrażam sobie, a więc tak jest. Weźmy razem dobry głęboki oddech. Transmutując te części siebie, które były w innych wymiarach, gdyby nie praca pracowników wymiarowych, nawet byśmy w ten sposób dzisiaj nie rozmawiali. Bierzemy to. Tego Ciebie, który był w innych wymiarach, który się identyfikował jako E.T., jako obcy, Ciebie z poprzednich wcieleń, Ciebie, która przechodzi przez swoją realizację, Ciebie jako człowieka w tym życiu, który zniósł tak wiele wyzwań i trudności na swojej ścieżce. I wprowadźmy mądrość, miłość i prawdziwe światło do tego wszystkiego. A potem pozwól, by to ewoluowało samo z siebie, niech ewoluuje. Niech znajdzie swoje nowe miejsce, następne miejsce, nową równowagę. A zatem tak jest. Gdy naprawdę zdasz sobie sprawę, że nie ma istot większych niż ludzka istota, nawet Jeszua. Ani kosmici, nic innego. To Ty jesteś. Gdy sobie zdasz z tego sprawę, to uwalnia wszystko. Otwiera wszystko. Przemienia wszystko. W całej kreacji nie ma istoty większej niż ludzka istota. Każdego tu wezmę do dyskusji. Kto się z tym nie zgadza? Każdego. Weźmy razem głęboki oddech w ten święty bardzo dzień. Proszę, uznaj to, co robisz tutaj. Proszę, uznaj to. A zatem tako jest. Weźmy razem głęboki oddech. I teraz nadszedł ten czas, chciałbym nie tylko te słowa usłyszeć, ale chciałbym poczuć to uczucie, gdy kończymy ten shout. Weźmy razem głęboki oddech. Wszystko jest dobrze w całej kreacji. I tak jest. Dziękuję, Szambra. Dziękuję. Yes.
such a big experience. Takie duże doświadczenie, proszę, pozostań ze swoim jestem, który jestem, istnieję. Słowa nie oddadzą tego, a więc proszę, pozostań, oddychając tymi energiami, tą niesamowitą informacją, zrozumieniami dla każdego z nas, na nasz własny sposób. A z tym dziękuję, że jesteś częścią tego shoutu iluminacji 10. Dziękuję, powrócimy. Dziękuję, że jesteś tego częścią. Trosz się o siebie. Stars, look how they shine for you, and all the things you do. It was all yellow that came along. I wrote a song for a thing to do, and it was called yellow. So then I took my time, and what a thing to have done, 'cause you were all yellow. Look how they shine for you.
cow the shy for you. Look how they shine for. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine. Look at the stars. Look how they shine for. All the things that you do.